26 czerwca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Niebezpieczne zdarzenie w Łękińsku. 42-letni bełchatowianin kierujący motocyklem marki Honda na łuku drogi stracił panowanie nad jednośladem i doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym. Kierowcy obu pojazdów trafili do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego z udziałem motocyklisty, który miał miejsce 21 czerwca w miejscowości Łękińsko na drodze relacji Piaski-Kleszczów. Kierujący jednośladem na łuku drogi z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w bok poruszającego się z przeciwnego kierunku Citroena. Uczestnicy zdarzenia z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Apelujemy o ostrożność na drogach, bezpieczną jazdę i przewidywanie zagrożenia. Dziś wystartował 35. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Łącznie uczestnicy wyścigu będą mieli do pokonania blisko 557 km przez 5 województw, w tym przez powiat bełchatowski i miasto Bełchatów. Wyścig podzielono na 4 etapy, które zostały poprowadzone różnymi trasami. W Bełchatowie kolarzy zobaczymy jutro, 27 czerwca. Wtedy też wyścig będzie przebiegał przez powiat łódzki wschodni, tomaszowski, piotrkowski, bełchatowski, radomszczański do granicy z województwem świętokrzyskim. Mamy 26 ekip, z tego jest, łącznie będzie około 168 kolarzy, to jest na obecną chwilę. Na pewno będzie kadra Polski. No i jest jedna rzecz, która powinna cieszyć, mimo tego dramatu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kolarstwa. Wszystkie wyścigi są robione z pasji przez różnych organizatorów i startuje 11 polskich ekip. Był czas, kiedy startowało 5, więc jeżeli tu moje koleżanki z biura wyścigu już to potwierdziły, 11 ekip, w tym kadra narodowa. Więc no, najwięcej też ekip zagranicznych jest holenderskich, 11 ekip jest kontynentalnych. Czyli można powiedzieć, że wyścig ma dużą, dużą siłę. 27 czerwca około godziny 15.10 uczestnicy wyścigu wjadą na teren powiatu bełchatowskiego od miejscowości Stradzew w powiecie piotrkowskim. W powiecie bełchatowskim kolarze przejadą przez miejscowości Niedyszyna, Myszaki, a następnie wjadą do Bełchatowa, gdzie będą jechać ulicami Olsztyńską, Staszica, Czyżewskiego w kierunku miejscowości Dobiecin-Postękalice. Dalej wjadą do miejscowości Bogdanów w powiecie piotrkowskim. Orientacyjny czas przejazdu przez teren powiatu bełchatowskiego to około 20 minut. W związku z planowanym przyjazdem kolarzy w ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego bełchatowscy policjanci apelują o zachowanie ostrożności. W godzinach od 15.10 do 15.30 część dróg na terenie powiatu i ulic miasta będzie nieprzejezdnych. Dlatego, jak informuje policja, stosujmy się do wydawanych poleceń. Nie utrudniajmy pracy służb, które czuwają nad bezpieczeństwem kolarzy. Jednocześnie mundurowi apelują, aby w miarę możliwości nie planować podróży w podanym miejscu i czasie ze względu na możliwe utrudnienia. Mamy lato. Synoptycy zapowiadają upalne dni. Wysoka temperatura bywa jednak nie tylko męcząca, ale również niebezpieczna. Jak chronić organizm przed upałem? Bełchatowski sanepid przypomina o kilku ważnych zasadach. Przed nami dni z upałami. Jedni na nie czekają, inni tych upałów nienawidzą. Niemniej jednak dla wszystkich przypomnieniowe zasady, żebyśmy te upały przetrwali, żebyśmy dobrze funkcjonowali. No przede wszystkim to, jeżeli już musimy wyjść, no to lekkie przewiewne ubranie, najlepiej z lnu, najlepiej z bawełny, coś co jest, że tak powiem, nasza skóra w tym dobrze oddycha. Dobrze się poci nawet, dlatego że no, musimy się pocić, bo schładzamy w ten sposób naszą skórę. Niemniej jednak na pewno nie ciemne ubrania, nie sztuczne włókna, dlatego że wtedy no, będzie nam naprawdę trudno przetrwać te gorące chwile. Osłaniamy oczy okularami, osłaniamy głowę czapką, chusteczką, kapeluszem, wszystko jedno czym, byle te promienie słońca nas nie nagrzewały, bo będą wtedy naprawdę nieprzyjemne sytuacje. Może nas boleć głowa, a może być też udar cieplny, jeżeli będziemy naprawdę na tej ekspozycji słonecznej bardzo długo. Dobrze jest też, jeżeli mamy jakieś znamiona na skórze na przykład, to właśnie założyć sobie lekką jakąś bluzkę,
szal lekki, jeżeli w przypadku kobiet, żeby okryć tą skórę, żeby właśnie tej ekspozycji na słońce nie było. No i teraz nawadniamy się, dużo pijemy, oczywiście nie je alkoholu i nie piwa, chociaż niektórzy mówią, że najlepiej chłodzi w upał schłodzone piwo, ale piwo to alkohol, pamiętajmy o tym, więc pijemy dużo wody. Oczywiście jeżeli nie lubimy takiej zwykłej, czystej wody, to dodajemy tutaj cytrynę czy jakiś inny cytrus, dodajemy miętę, dodajemy limonkę, wtedy tam nas to dobrze schładza, nawadnia. Dlaczego tak ważne jest nawadnianie? No bo jak my się pocimy, to tracimy też sole mineralne, tracimy też ważne minerały takie jak potas, magnez. Musimy to wszystko uzupełnić. Dobrze jest nawet troszeczkę soli użyć do tego, żeby właśnie zrekompensować brak soli w organizmie, bo ona też ucieka nam poprzez pot. Jeżeli nie musimy, no to nie wychodzimy z domu. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to starajmy się ten upał przetrwać w mieszkaniu, przy zamkniętych oknach, przy zasłoniętych zasłonach czy żaluzjach, roletach. Schładzamy się, bierzemy zimny, może nie tyle zimny, letni prysznic. Możemy sobie zrobić okłady na ramiona, możemy zrobić okład na głowę. To w przypadku osób, które naprawdę bardzo ciężko znoszą te upały. No ale to jest też taka sytuacja, że no nie wszyscy mogą sobie na taki luksus pozwolić siedzenia w domu, no bo pracujemy, musimy pewne rzeczy załatwić, więc tak jak już wspomniałam, ta ochrona, w kremy z filtrami, bo to nie tylko jak jesteśmy na plaży, ale właśnie też na takie normalne funkcjonowanie dnia codziennego jest nam na pewno bardzo potrzebne. Jeśli musimy skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, powinniśmy pamiętać, by podać lekarzowi adres, pod którym będziemy faktycznie przebywać w czasie chorobowego. Jeśli chcemy go zmienić, mamy na to 3 dni, by poinformować pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie tylko w czasie wyjazdu trzeba pilnować prawidłowego adresu na zwolnieniu lekarskim. Zdarza się, że w systemie podany jest adres zameldowania inny niż stałe miejsce zamieszkania pacjenta. Dlatego już w trakcie wizyty w gabinecie lekarskim, przy wystawianiu elektronicznego zwolnienia lekarskiego, pacjent powinien powiedzieć lekarzowi, pod jakim adresem będzie przebywał i to właśnie on powinien znaleźć się na zwolnieniu. Zdarzają się sytuacje, gdy pacjent w trakcie choroby potrzebuje pomocy innych i przenosi się na przykład do rodziny, która będzie się nim opiekowała. Nic nie stoi na przeszkodzie, by tak zrobić, ale trzeba pamiętać o obowiązkach względem pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Gdy już po wystawieniu elektronicznego zwolnienia chory zmienia miejsce pobytu, musi poinformować o nowym adresie pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma na to 3 dni. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można to zrobić na kilka sposobów, na przykład telefonicznie pod numerem telefonu 22 560 16 00, przez internet za pomocą formularza POK na platformie usług elektronicznych PUEZUS lub w placówce zakładu. Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego ma znaczenie podczas kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Nieusprawiedliwiona nieobecność w trakcie kontroli może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego. Szkółka leśna Borowiny w najbliższą sobotę będzie otwarta dla wszystkich. Na wyjątkowe spotkanie zaprasza bełchatowskie nadleśnictwo. Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji. Nadleśnictwo Bełchatów serdecznie zaprasza na piknik Rodzinny Czas w Las, który odbędzie się 29 czerwca, to jest sobota, w godzinach od 11 do 16 w Szkółce Leśnej Borowiny. To jest taki dzień bardzo ważny dla nas. My wtedy dużo atrakcji przygotowujemy dla naszych gości. Mamy przewidziane atrakcje dla tych młodszych i dla tych starszych. Będzie między innymi turniej łuczniczy, pokazy maszyn, oczywiście dmuchańce, to czego nie może zabraknąć na żadnym pikniku. Będą też gry i zabawy, będą też takie miejsca, gdzie będzie można czegoś się nauczyć, między innymi w naszym namiocie, ciekawostki o lesie, będzie też punkt, gdzie będzie można nauczyć się pierwszej pomocy, czy też symulator dachowania, to są takie elementy też edukacyjne. I dla nas też bardzo ważne jest to, że po prostu całe rodziny przyjadą do nas, spędzą ten dzień w lesie, to będzie też taka okazja do tego, żeby poznać leśników ze swojego terenu, bo nie zawsze
zawsze mamy taką okazję, będzie można porozmawiać, zadać jakieś pytania czy wyjaśnić jakieś wątpliwości. Szkółka Leśna Borowiny, 29 czerwca, godziny od 11 do 16. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.